No rzeczywiście mamy była wspaniałą osobą. Była, jak pani wie, była tkaczką. Całe życie ciężko pracowała. No, nasze życie było bardzo ciężkie, bo ojciec mój rzeczywiście był przystojnym człowiekiem, ale właściwie jaki on był, ja nie wiem. Bo on już po moim urodzeniu, mama miała z nim właściwie ciężkie życie, bo cały czas Herman, jak mówiła do mojego ojca, nie po imieniu Leon, tylko Herman. Herman tylko pił, bawił się i kobiety, więc się śmiałam, że mama z parasolką latała. Ale nigdy się nie rozwiodła, bo uważała, że jest dziecko i trzeba je wspólnie wychować. I całe życie ciężko pracowała, no bo ojciec bawił się, prawda? No. I poza tym, że była taką osobą, nie wiem, czy to wszystko powinno się powiedzieć, ale przede wszystkim była no niby prostą kobietą, prawda? Była tkaczką, ale była człowiekiem bardzo inteligentnym. Na przykład jak widziała pierwszą czy tam którąś rolę moją w telewizji, to umiała powiedzieć, czy dobrze, czy źle. Czy to jej się podobało, czy nie. Poza tym miała gust. Sama się ubierała dobrze, tak samo jak gdyby mnie też od dziecka zawsze ubierała. Czyli była osobą no, niesłychanie istotną i ważną w moim życiu, w charakterze. I muszę tylko powiedzieć, że na przykład ja, kiedy miałam 16, 17, byłam bardzo niedobra dla matki. Ale podobno to jest taki okres. Bunt przeciwko rodzicom, matce. Pamiętam, byłam okropna. No. Ale co to znaczy Okropna. okropna, jeśli... Zachowywałam się okropnie. Krzyczałam na nią, nie odpowiadałam, nie przychodziłam. No, w sensie byłam okropna, arogancka. No, ale potem mi się zmieniło. Ona cały czas, nawet w okresie, kiedy myśmy byli w Holandii, 5 lat, to mama ciągle, kupiłam wam to, jak przyjedziecie, to musicie zabrać. Ja wiem, mamo, to my tobie przywozimy, a nie ty nam. Nie, ona musiała. Poza tym okazało się, że jak już, no to właściwie całe, co będzie, wszystko o mojej mamie, tak? Już jak była na emeryturze i na przykład miała ogromny dar, o którym ja nie miałam pojęcia, ale myślę, że ona sama nie, bo na przykład siostra mojego męża, z którą mama się widywała, miała wspaniale opowiadała. I potem Halszka Wilczkowa, która była redaktorem w czytelniku, siostra mojego męża, żałowała, że nie nagrała. Bo na przykład matka wychodziła do sklepu, wracała i miała całą opowieść. Stała w kolejce i za mną stał to. I to było fascynujące podobno. No, a ja takiej matki właściwie minimalnie znałam, bo byłam potem w Holandii. No i pod koniec matka odeszła. Mama nie miała czasu, mama ciężko pracowała i właściwie akceptowała wszystko to, co ja robiłam. To był bardzo ciężki okres, wszystkim, że był to stalinizm, prawda? I po tej wojnie szczególnie, bo na przykład jeżeli ktoś, były dziewczyny, które miały w czasie wojny kursy jakieś, uczyły się. A ten okres, kiedy myśmy byli te 2 lata w Austrii, no to ja chodziłam tam do szkoły, tyle, że nauczyłam się niemieckiego, prawda? Ale w ogóle nie wiedziałam nic, ani z literatury, czyli ja nie wyniosłam z domu żadnej nauki. Co pani mama robiła w Austrii? No, pracowała w fabryce Knora. No, pracowała jako robotnica oczywiście, prawda? W swoim zawodzie. Tam się zaprzyjaźniłam z taką Helgą Heuserer. Jej matka była Czeszką. I ona, że Polka, więc jej siostra była aktorką w Burgtheatrze w Wiedniu. No więc my też musimy być aktorkami. No i myśmy w ogrodzie grały. Oczywiście ona była księżniczką, ja byłam zawsze jakimś księciem albo mężczyzną, który ją uwodzi. Wszystko tak jak w bajkach, prawda? Także tu się już zaczęło, czyli to ziarno gdzieś tam zakiełkowało we mnie. To znaczy raz tylko byłam w tym takim teatrzyku kiełkowym, bo zresztą myśmy byli w mieście koło Lińcu, w Welsie, i to było bardzo stare miasto, gdzie były jeszcze mury rzymskie. I tam w tych murach wielkich, w tych obronnych jakichś, był Kasper House. I tylko w takim byłam, ale w teatrze nie, bo tam właśnie z nią. A wróciła pani do Polski? Chodziła pani do szkoły? Chodziłam. A do teatru? Nie, nie chodziłam. Dopiero chodziłam w liceum. To rzeczywiście, że był taki zwyczaj wspaniały, że organizowano nam wycieczki do teatru.
I pamiętam wiele przedstawień. Artystów z Dymszą? Nie, to było w Łodzi. I to wówczas był okres, kiedy cała ta czołówka aktorska właściwie była w Łodzi. Więc widziałam krakowiaków i górali, szylerowskie przedstawienie. Potem widziałam Wesele Figara z Romanówną, z Wołejką. Także cały szereg przedstawień. Dzięki temu widziałam, bo myśmy musiały, były organizowane i musiałyśmy chodzić. Wie pani, to wszystko skomplikowane, bo tak jak przyjechaliśmy, w Austrii jeszcze kupiono mi akordeon, że musiałam grać. No i wróciliśmy oczywiście nauczyciela i tak dalej. No więc zapisałam się do konserwatorium, tak się Szkoła Wyższa Muzyczna nazywała, i tam był wydział akordeonu. I tam chodziłam na właśnie lekcje akordeonu i fortepianu. Oczywiście, i konserwatorium było w Łodzi na ulicy Poznańskiej, na górze, w Pałacu Poznańskiego, przepraszam. A na dole była szkoła teatralna. Ponieważ już też myślałam, prawda, o tym, że trzeba do... Chociaż w szkole mówiłam tam jakieś wiersze, ale nigdy nie brałam udziału w żadnych jakichś tam przedstawieniach. Tylko, że też niechętnie, ponieważ to już właściwie mówiłam chyba pani, że ja się zacinałam. Miałam ten świadomość tego, że jestem niedouczona, że nie wiem, że dziewczyny były z innego środowiska, a ja rzeczywiście taka bida z nędzą trochę. Więc, ale pomyślałam, trudno, będę zdawała. I właściwie to był okres, kiedy się pisało, gdzie się chce studiować. Ja napisałam, że w szkole filmowej na reżyserię. Nie wiem, skąd mi to przyszło. W każdym razie nie zdradziłam, że zdaję do szkoły teatralnej. No i rzeczywiście poszłam i zdałam. Zresztą pomógł mi w tym w doborze tekstów, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co jak to się robi. Zdzisław Tobiasz. Potem się okazało, że to on. Ja byłam w bibliotece i szukałam. I on mówi, a co pani szuka? Ja mówię, egzamin to i doradził mi. Zresztą też śmieszna historia, bo on doradził mi, żeby wzięła taką sztukę Gerharda Hauptmana, taką róża. Taka dziewczyna wiejska, chyba silna. A tutaj u nas jest ksiądz Orzechowski, który wówczas był, już skończył właściwie, już kończył szkołę teatralną w Łodzi. I oni przychodzili na wszystkie wstępne egzaminy. I on mnie widział. Po tym egzaminie oni, ach tak, oczywiście zdasz na pewno, tak dalej, tylko nie pal, bo masz ładny głos. I tutaj, jak przyjechałam do Skolimowa, Kazio, różo moja, różo. Sobie myślę, Kaziu, to ty pamiętasz to, co na egzaminie wstępnym? Tak. I cały czas do mnie mówi różo. Także to było zabawne. No więc jak zdałam tam, no to od razu skończyłam z konserwatorium. Akordeon odstawiłam, nienawidziłam go przecież. No ale musiałam, bo rodzice kazali. No i tak, tak się zaczęło. Myśmy byli pokoleniem powojennym, właściwie wojennym. Myśmy byli wszyscy już starzy jakoś. I o czymś takim, jak pani mówi, to w ogóle to była ciężka praca. To było czytanie, dojść do czegoś, zrobić coś, być aktorem. Ale to, co pani mówi, nie, tego pojęcia w ogóle nie było. Naprawdę. Były tylko lekcje charakteryzacji, rzeczywiście. Pamiętam, była taka pani, żona Opalińskiego nas uczyła charakteryzacji. Do dzisiaj to pamiętam i stosuję te metody, kiedy trzeba. No. Ale to są metody upiększania? Nie, metody charakteryzacji na scenę. Oczywiście teraz się wszystko zmieniło, prawda? Bo i w filmie, i w telewizji jest zupełnie inne są zasady. Czyli ona nas uczyła charakteryzacji teatralnej. To były, no oczywiście ona miała te wszystkie szminki zawodowe i tak dalej. Bo przecież oczywiście, że tam można było kupić już. No kto miał pieniądze, to kupował. Myśmy sobie też zdawali sprawę, dopiero teraz ja sobie zdaję sprawę, że jednak przecież wszyscy jacyś tacy wybitni byli w warszawskiej szkole, prawda, czy w krakowskiej. W
krakowskiej szkole. To byli starzy aktorzy, którzy grali, którzy pamiętali, którzy uczyli już kiedyś. A u nas to właściwie ta kadra była pedagogiczna była dość młoda, bo była Jadwiga Chojnacka, no wspaniała aktorka w swoim, prawda, w swoim rodzaju. Galowa, może jedyna Galowa, która właśnie była z tamtej generacji, ona wiedziała, jak i co trzeba robić. A tak na ogół, czy Daniewicz, to byli wszystko ludzie, którzy zaczynali również uczyć. Także o kształtowaniu człowieka, może oni to robili, ale ja nie mam tej świadomości. Dlatego, że najważniejsza była praca. To było no, w moim przypadku ogromna, ponieważ ja miałam te braki wszystkie, no, przede wszystkim literackie, że byłam nieoczytana, nie wiedziałam. Czyli musiałam tego wszystkiego się douczyć. A to było istotne w no, uczeniu się rzemiosła aktorskiego? Oj, rzemiosła aktorskiego. Narzędzi? Nie, to nie... Ojej, jak to narzędzi? No właśnie, że to był inny język, pani mnie pyta. Jak po chińsku. Nie, to były inne w ogóle, nie wiem, narzędzi. No teraz tak to się nazywa. Nie było tej świadomości w ogóle. To czego oni was uczyli? No jak to czego? No jak pracować nad rolą, prawda? I już była metoda Stanisławskiego, tylko na przykład z metodą Stanisławskiego to jest też tak, że bardzo dziwnie, że ten pierwszy okres jego, co on stworzył metody, to jest, on sam to zmienił, prawda? I dopiero ten drugi okres, ale nas uczono tego pierwszego. No więc ja pamiętam, że zawsze grałam role dramatyczne w szkole. No więc, że trzeba przeżywać i z tym, co się tam przeżyło, trzeba przynieść. No więc raz na próbie tylko mówiłam, matka mi zmarła, matka mi zmarła, matka. I poszło dobrze, ale nie umiałam tego powtórzyć za Boga. Przecież aktorstwo polega na tym, że jak wypracujesz tę rolę, żebyś umiała to powtórzyć, żeby była ta świadomość, prawda, powtórzenia tego. Czyli przede wszystkim od głowy wszystko szło. Dlatego, że rozum uruchamia emocje, a to uruchamia potem ciało. No tak się już nauczyłam. Ale to jeszcze chyba oni też kształtowali, opierając się oczywiście na metodzie, bo potem jak byłam w Teatrze Dejmka, no to myśmy się tam ciągle douczali. Myślę, metody, no, i gimnastyki były, i poezja była, i właśnie Stanisławski. Wie pan, to może było nieświadome, ale to na przykład rzeczywiście w szkole ja nie grałam, zawsze grałam jakieś takie właśnie grzeczne, dobre albo właśnie... Jakieś tam, jak na przykład Lady Milford w Intrydze i Miłości, prawda? Zajęcia z Chojnacką ja zawsze no, się potwornie bałam, oczywiście chodziłam, ale rzeczywiście ona mnie, jak to się mówi, niszczyła. To znaczy, no ale ona widziała to i ona świadomie, i to było słuszne. Teraz ja widzę, prawda? Ale, że źle, jesteś za grzeczna, nie myśl. Bo pewnie w nas było też to, że cała ta świadomość, szczególnie w dziewczynach, jak ja wyglądam, czy to dobrze, czyli jakiś rodzaj minoderii, prawda, to bez wątpienia był. A ona była aktorką niesłychanie realistyczną, była, wiesz, świetna była, prawda, ona miała prawdę, a myśmy coś tam pewnie udawali. Czyli ona ciągle nie wierzy, jesteś za grzeczna, no i tak. Czyli to był pewien rodzaj, ale widzi pani, teraz dopiero widzę. I ja pamiętam, że beczałam, płakałam i się zastanawiałam, no, że nie wierzy, ale jak ja mam zrobić, co mam zrobić, żeby ona uwierzyła, że to, co ja mówię, jest prawdziwe. I co pani zrobiła? Nie, nic nie zrobiłam, tylko starałam się ciągle, to się tam powtarzałam, uczyłam się, no i jakoś tam przeszłam. Ale dlatego, że właśnie Chojnacka, która umiała powiedzieć, że nie wierzę, i tak dalej, ale nie była w stanie powiedzieć mi, nam, jak to zrobić, żeby dojść do tego, żeby ona uwierzyła, jak dojść do tej prawdy. Bo w tej chwili my, uczący, bez wątpienia mamy już te, wiemy jak to zrobić. Wiemy jak młodemu człowiekowi, jak go poprowadzić, żeby to doszło, żeby on powiedział prawdziwie, żeby on coś przeżył naprawdę, żeby nie udawał.
Ale to było, jak gdyby on mnie ukształtował w stosunku do, w ocenie teatru, że ja mam stosunek niesłychanie, no, że teatr jest świętością, zawód jest świętością, że są pewne zasady, prawa, które trzeba respektować, że nie wolno tego, a to trzeba. Czyli i to jest dlatego, że sam Dejmek był osobowością szalenie ciekawą. No myśmy go jedni kochali, drudzy nienawidzili. Taki to był człowiek, ale to był niesłychana dyscyplina, pracowitość i jak gdyby on narzucał to wszystko nam. Czy uczył nas właśnie, że metoda Stanisławskiego, rozmowy na ten temat, ćwiczenia. Także w tym sensie mówię, że dlatego ja pewnych rzeczy właśnie mówię, że parę lat temu byłam, zaprosił mnie Grzegorzewski, grałam Demeter w Teatrze Narodowym. No, bardzo się ucieszyłam. No i to było rzeczywiście, ale na przykład przychodzę na próbę już za 15, 10, siedzę już, prawda? Mowy nie ma, żebym się spóźniła. Pan Jurka nie ma, pana Jurka nie ma. Jest swój do 11, pana Jurka nie ma. Przed 11 pan Jerzy przychodzi. No, cudowny też rozmowy. W ogóle inny styl pracy. Inny styl. U Dejmka 10, już zaczynamy, prawda? Czytamy, tak, wszystko robimy. Pod koniec jego życia on się zmienił, potem jak był w Teatrze Polskim w Warszawie, że przychodził, siadał, no, jakie plotki, no to mówcie mi. Zaczynało się od, no, są jakieś? No, mówcie. I tak to trwało 15 minut, dopiero potem zaczynały się próby. Ale wówczas, w tamtym okresie początkowym, mowy nie było. Myśmy go i nienawidzili, i byli zachwyceni, że on wchodził, to od razu stwarzał inną atmosferę. To była nieprawdopodobna osobowość. Na przykład on oczywiście siedział w teatrze od rana do nocy. No, zaczynamy przedstawienie i nagle oko idzie za kulisy. Ojej, okularki są. Od razu człowiek sprężony. To znaczy na każdym przedstawieniu był. Na każdym. Wszystko widział. No potem oczywiście była mowa. Tylko że Dejmek też był wspaniałym inscenizatorem, wspaniałym reżyserem. Ale rzeczywiście nie to, że nie umiał, może go to nie interesowało, to też mogło z to wynikać, że on nie miał tej dociekliwości w prowadzeniu roli aktora. Ja na przykład miałam taka sztuka Rolanda, Gra miłości i śmierci, grałam Zofię, wspaniałą rolę. Wspaniałą rolę. Byłam co 2 lata po szkole, czy 3, no byłam nieprzytomna, tam w ogóle dziewczyny inne, to jak to? Żeńka, taką rolę, taka po szkole dopiero. No. I tutaj rzeczywiście ja miałam ogromne trudności, dlatego że on mówił albo dobrze, albo źle, ale nie mówił jak do tego, żeby dojść, żeby było dobrze. Poza tym tym moim mężem starszym był Marian Nowicki, a moją miłością był Andrzej Szalawski, który już był przecież wspaniałym aktorem i gwiazdą, a ja byłam krowiętą, jak oni kiedyś mówili, po szkole młodą, prawda? I pamiętam, że jego to złościło nieraz. Nawet do tego kiedyś doszło, że Dejmek go objechał. Andrzej, co to jest? No, ja go rozumiem teraz. Dlatego, że nie mógł pewnie nawiązać, no ale w rezultacie jakoś to tam po prostu poszło. Ale też nikt nie rozumiał, dlaczego mnie obsadził w takiej roli. Okazało się potem, że rzeczywiście, że oprócz tego jakiejś kobiecości, na przykład mnie zdziwiło w tych recenzjach, bo teraz dostałam teczkę z recenzjami. I to coś niesamowitego. Coś niesamowitego, bo w każdej, który w wielu recenzjach ciągle gram taką rolę, ale kobiecość. Nie wiem, nie miałam i nie mam świadomości kobiecości. No jestem kobietą, no. Ale jednocześnie, bo ja rzeczywiście byłam taką dziewczyną, zresztą to mi zostało, że ja czytałam, dyskutowałam w szkole, byłam w kole naukowym, taka przemądrzała byłam, no. Tak, i pewnie to właśnie, że to, bo inne moje wspaniałe koleżanki, przecież była Hanna Bedryńska, wspaniała gwiazda, gwiazda w tym, i też ona to, jak to, Żeńka taką rolę dostała? Czyli potem zrozumiałam, że to chodziło o to, że ta kobieta oprócz kobiecości ma jeszcze
właśnie taką jakąś, no nie wiem, nazwać to głębią, czy nie wiem. Tak to się zaczynało. Ale z pewnymi konkretnymi zasadami, które trzeba było respektować. I z pewną narzuconymi przez DMK, z dyscypliną i taką wobec teatru uległością, prawda, że my dla teatru, a nie teatr dla nas, żeby była ta świadomość, prawda? A jak panią przyjęli ludzie w zespole? W którym? W nowym? No przyjęli, no. Zresztą wie pani, to był taki dziwny okres, ponieważ jak się kończyło wyższe studia, właśnie artystyczne, to szkoły aktorskie, nie wiem jak innych, że trzeba było na rok wyjechać na tak zwaną prowincję. I właśnie mój rok pojechał do Rzeszowa. A Dejmek wybronił mnie i Marka Okopińskiego. Dlatego, że on był w szkole jakiś czas, rektorską funkcję pełnił już, jak myśmy kończyli. I on, no, nie wiem, no, w każdym razie, że tak się stało, że zostałam w Nowym. Wychodzi się ze szkoły aktorskiej, się nic nie umie. Dopiero zawodu uczy się grając w teatrze. Szkoła uczy to samo teraz, że my uczymy, jak myśleć, jak pracować nad rolą, jak głos ćwiczyć, jak oddychać, jak się poruszać i tak dalej. Czyli dajemy tę całą techniczną część, ale no, oczywiście gramy te role, grają role i tak dalej, prawda? Ale to jest namiastka tego, mam wrażenie. Tak było, ja mówię o tamtej szkole mojej, prawda? A teraz, no teraz jest dopiero właśnie, ale nawet teraz widzę, że jak wychodzą ze szkoły, to dopiero w teatrze po jednej, drugiej roli osiadają. I pani też osiadła po kilku rolach? Ja wiem, czy ja osiadłam. Muszę się przyznać, że to zresztą to jest moją wadą, że ja jestem, bo na przykład są cudowne aktorki, tak jak Krystyna Janda, która jest szalenie odważna i w życiu, i w działaniu, i w myśleniu, i wie, co robi, wie, czego chce. Ja na przykład cały czas miałam te, no właśnie te wątpliwości, że nie wierzyłam w siebie. Czyli to, co pani mówi, to było, nie było tak. A gdybym była odważniejsza, to myślę, że to by było w ogóle lepiej. Żebym właśnie umiała, ale nie bardzo. Dobrze pani się pracowało w Nowym Teatrze? To było dobre miejsce? No, dobre miejsce, ale potem już też miałam właściwie, potem już też jak widziałam, co się gra w innych teatrach, no. Tam szczególnie Wiaracza, prawda, to, no, to tak myślałam, że może, ale tutaj, bo przecież Dejmek miał określony temat, że tak powiem. Ale chociaż no, też się za dużo nie grało, no ale w Łaźni grałam tę fosforyczną, no to też przecież no, koszmarne to było właśnie, to znaczy to Majakowski wspaniały i to przedstawienie rzeczywiście wspaniałe było z Kłosińskim, który zmarł niedawno, wspaniały był Zetkiem Wichurą, odmówić. I ta kolejka na scenie, fantastyczne to było przedstawienie. No oczywiście ja miałam potwornie trudną rolę, bo grałam tę fosforyczną kobietę z 2000 roku. A to był właściwie w tekście, to był wstępniak z Trybuny Ludu. To był komunistyczny, prawda, postulaty. I też jak to wyjść i zagrać. I to jest, to było, myśmy to kiedy, w którym roku? To, ojej, to w 50-tych latach. Jak kobieta wygląda w 2000. I najpierw był kostium Józef Rachwalski, zrobił propozycję, że była biała taka kosoworodka z takim haftowanym szlakiem, no ale to niedobre. No to wobec tego co? Wobec tego wymyślono, że z jakiejś takiej folii srebrzystej zrobiono i to bez sensu, to było tak. No i w każdym razie jeszcze było coś, potem ta kosoworodka była nie biała, tylko inna też jeszcze. I skończyło się na niebieskim, angielskim kostiumie. I stałam pod tym Majakowskim, pod tym Leninem i trułam. No. Zresztą zabawne, bo jakieś 5 lat temu była rocznica Teatru Nowego i wisiały plakaty w Łodzi właśnie z tym zdjęciem. I ja przychodzę na zajęcia i mówią studenci, pani profesor, mamy pani
pokażemy pani. Ja mówię, ale co? I rzeczywiście przesłali mi w komórce, ja mam to zdjęcie. Niesamowite, bo ja w ogóle nie mam tego fotosu, prawda, nie widziałam. Tak. Także i właśnie po tej roli, gdzieś po roku dostałam tę Zofię w Grze Miłości i Śmierci. Tak. No ale się wybroniła pani sama. No ja co miałam robić, to nie miałam. Tam, no była jeszcze taka wspaniała aktorka Wanda Jakubińska, już starsza pani. Coś tam próbowałam, ale ciężko było. No może nie miałam talentu dość, żeby to od razu zrobić, no. Prawda? No, ale potem musiałam się nauczyć tam, bo tak to jest, a może właśnie, bo ktoś ma może wrodzony talent i od razu wie co i jak. No są tacy, prawda? No na przykład, no pani Ewo, Mariusz Dmochowski, cudowny aktor, który miał taką prawdę, wszystko zagrał. No, a potem sobie popił, prawda? I też cudownie grał, no. A z kolei Łomnicki, który oprócz wielkiego talentu miał nieprawdopodobną pracowitość. Prawda? No ale tam w Nowym to były panie tak głowa w głowę wielkie, wielkie talenty. Rachwalska. Rachwalska cudowna, tak. Rachwalska prościutka, skromna, wspaniała. Wspaniała Rachwalska, no Bedryńska, Amantka, prawda, cudowna. Wiesia Mazurkiewicz, świetna aktorka, piękna i rzeczywiście znakomita. No tam jeszcze, kto tam jeszcze był? Barbara Chorowianka. Basia, ale to dopiero potem, to w tym okresie ich nie było. A Krystyna Feldman? No była, tak, Krysia była, tak. I kochała się w Brylińskim i tak, takim aktorze starszym, tak. Nie było żadnych pozycji. To był rzeczywiście teatr zespołowy. Czyli nie można mówić o rywalizacji jakiejś? Nie, takiej... nie. To od początku było jak gdyby wiadomo było, że to jest teatr zespołowy, że musimy z sobą równie dobrze pracować. Nie było takich. Tylko właśnie mówię, że powiedzmy między kobietami, że ona dostała tę rolę, dlaczego ja nie dostałam, prawda? Ale to ludzkie. A skąd było wiadomo, że to jest teatr zespołowy? No właśnie z naszych zachowań chyba, wie pan? No, skąd było wiadomo? No jak to nazwać, skąd było wiadomo? Ja na przykład nie wiem, ciekawi mnie, czy to było jakoś programowo wytłumaczone przez DNK. Nie, to nie było tłumaczone. Że na próbach mówi, nie gwiazdosz, my tu gramy razem. W ogóle nie ma tego słowa. Nie, no. Nie istniało w ogóle. Nie, myślę, że to wszystko wynikało, wie pan, z tej narzuconej dyscypliny, którą Dejmek narzucił. On sobie wyobrażył taki teatr, a nie inny. I on tego od nas żądał. Ale komunikował to jakoś wprost, czy to raczej nie. Po zachowaniach? To jest po zachowaniach, po tych pewnych wytycznych, które musieliśmy spełniać. Ale to nie było wyartykułowane, że jesteśmy zespołem i to... Nie, 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 nic takiego nie było. Tylko po prostu trzeba było spełniać to, czego on chce, prawda? Czego on... Bo on miał swój... Miał swoją wiedzę, swoje marzenie o teatrze. Zresztą on się, prawda, wzorował, myślę, na teatrze rosyjskim bardzo. Zresztą znakomitym teatrze, prawda? Czyli to był zespół z bardzo silnym liderem. Tak. Tak. I ten dystans był jakoś między wami jakby zachowany, jakoś tak... Wie pan, tak i nie, dlatego przecież, wie pan, nie wiem, czy państwo znaliście Dejmka? Nie, za młodzi. W przedszkolu byliście, no tak. Dejmek miał, przy wszystkim miał ogromny wdzięk. On ogromnie dużo palił i właśnie, zresztą był bardzo właśnie choleryczny w temperamencie swoim, robił te uwagi, ale istotnie, że padały takie kwiaty polskie, tylko, że z kolei, nie wiem, że to wszystko jakoś uchodziło, bo to było w ogóle rzucone, a nie konkretnie adresowane do pana, czy do kogoś innego. Że tak samo jak Kalina Jędrusik lubiła rzucać czasami kwiatami, ale właśnie w jej ustach to nie brzmiało tak, jak brzmi. I to samo było z Dejmkiem. No rzeczywiście latały tam w powietrzu te różne kwiatki, no.
Ale myśmy tego, no, żeśmy się przyzwyczaili może. Okej, czy to rozumiem, na nikim nie robiło specjalnego nie to wrażenia, ale myśmy nie walczyli z tym. No, wiedzieliśmy, że to wynika z jego zainteresowania, z jego charakteru, z jego energii po prostu, że to jest mu potrzebne, że to jest jakiś, prawda, wybuch. Także znaczy, nikt... On panią obsadzał na przekór warunkom? No raz mnie obsadził właśnie, co dublowałam z Basią Rachwalską, taką dziwę wiejską, no ale chyba nie do końca mi to wyszło. Basia była wspaniała, także nie wiem, czy to było świadome, czy to był przypadek po prostu. No. Ja nie wiem, no. Tutaj ci właśnie jakieś zdjęcie, jakieś foto, co pani pokazywałam, no, żeby autograf, no. Bida z nędzą, no. Poza tym, że to były ciężkie czasy, prawda? Czy zwyczajność. No i zwyczajność, tak. Nie miałam żadnych... Tak. Taka przeciętność chyba, bo to też w ubraniu, we wszystkim, no ale miałam te swoje zachowania, no i właśnie ten... zawsze dążyłam, żeby być lepszą niż jestem. Co to znaczy być lepszą niż się jest? Ojej... Tutaj mamy otacza, pan mi o filozofii zaczyna. Nie, no bo ja rozumiem, że ustalamy sobie jakiś poziom i potem jakby tak jest, próba przekroczenia jest jakaś niewłaściwa i to chciałbym... Jakby... No to nie jest że niewłaściwa, ale właśnie jeżeli ja się wychowałam w takim, a nie innym środowisku i widzę, że istnieją lepsze, to ja chcę, mam potrzebę, żeby również być w takim środowisku lepszym. Czy taki trochę snobizm? Czy jak... Chyba tak. Ale to jest, rozumiem, snobizm taki, no bo... Ale to jest snobizm, ja zawsze nazywam to jakimś budującym snobizmem, bo na przykład tak samo z tym Instytutem Francuskim, zresztą przez który mi zrobili w szkole na trzecim roku, prawda, że chcieli mnie, że ja się wyklasowiłam, chcieli mnie ze szkoły wyrzucić. Więc, ale to jest, pan ma rację, to jest pewien rodzaj snobizmu, ale który powoduje to, że ja się uczę, że ja właśnie tylko, jak to się kończy, to jest też ważne, ten snobizm, prawda? Jak grałam tę, dublowałam z Basią Rachwalską, tę dziwę wiejską i tam jest taka scena u Kasprowicza w Świat się kończy, że po mszy ksiądz wychodzi i taki wójt tej wsi i właśnie z Maryśką tam na boku i wyjmuje butelkę i tam oni z butelki popijają. Mama była na przedstawieniu, mówi, Matko Boska, ojciec pije i ty pijesz jeszcze na scenie. Jak ty możesz? Boże, ja żadnej ciotce nie pozwolę przyjść. To była tragedia. Ja mówię, mamo, ale przecież to jest... Przecież ja nie piję. Taką rolę gram. Ale to było to, no. Ryśka Haniel, którą się przyjaźniłam, to się śmiała. Mówi tak, Żeńka, tylko podłogi na scenie nie całuj. Bo byłam tak przejęta tym, no bo zresztą... To wszystko było takie, dlaczego przeszłam do Warszawy? Po prostu Wacław, mąż, prawda, i on był dyrektorem fabryki motocykli i mowy nie było, żeby przeszedł do Łodzi, to ja musiałam. No i wówczas Balicki, który przyjeżdżał do Nowego, znał mnie, no i ja poszłam do Balickiego, i przyjął mnie. Istotnie, no, same gwiazdy były w tym czasie, szczególnie w zespole męskim. I kobiecym tak samo. No to istotnie w bufecie to wiadomo było, że 3 stoliki przy ladzie baru były zajęte przez tuzy. Tam się nie siadało, tylko się siadało z tyłu. Wiadomo było, że tam, prawda, siedzą ci wielcy. A potem jak tam pamiętam, już teraz jak grałam w Ryszardzie III, no, to tam technicznie siadają sobie, myślę, Matko Boska, jaka to różnica, mi do pomyślenia. No, bo też był rodzaj pewnych nawyków, nakazów, które istniały i które trzeba było respektować. W innym sensie niż u Dejmka, prawda? Ale były i to się respektowało. Hierarchie, tak, absolutnie. Ale takie feudalne trochę, rozumiem. Że tam to naprawdę wiadomo było, kto z tak, jakiej jest klasy. Tak, oczywiście.
I jak by pani nazwała pani klasę? Z kim pani siadała przy stoliku? Właśnie, z kim pani siadała przy stoliku? Takim nie siadałam, jak mowy nie było. No nie, ale z kimś pani siadała. Z kim ja siadałam, Boże kochany. Specjalnie nie wiem z kim już, no. I to się potem awansowało? Jakoś tak wiadomo było, że... Bliżej. Znaczy już nie mówię o tym stolikach, ale ogólnie, nie. Że wiadomo... No to wiadomo tego, co się gra, prawda? Co się gra i jak się jest oceniany, no. To od tego zależało. No na przykład Nina Andrycz to... Właściwie ona, wiadomo było, że ona właściwie nie uznawała nikogo. Nikogo, prawda? Zawsze była królową, zawsze była królową sceny polskiej. Nie, ja tam się przyjaźniłam właśnie w polskim z Rysią Hanin. Była moją wielką przyjaciółką. I z Justyną Kreczmarową. I też tam z nią bywałam. I właśnie z Kreczmarem Janem. No. No to bardzo pani, rozumiem, pomogli. Nie, pomogli, ale w jakim sensie? W jakim sensie znaleźć się. No byli, w lubili mnie, myśmy, no, ja ich lubiłam, ale to też nie było świadome, prawda? Tylko to, że mnie akceptowali. To było ważne, że akceptowali mnie. No i tak tam tyle lat byłam, no kilku dyrektorów przeżyłam. No. A jak te relacje się tam zmieniały potem, jak w czasie pani to obserwowała? Czy ten teatr zawsze był taki? Czy zawsze Nina Andrycz była królową? Miły. Teatr był coraz, przepraszam, coraz gorszy niestety. Coraz gorszy był, no. Zresztą już za Balickiego, jak ja przyszłam, też nie był oceniany najwyżej. Też różne, prawda, wiadomo jaki był. Dużo zastrzeżeń było. Z tym, że była ta grupa istotnych starszych, przede wszystkim mężczyzn. A potem, kto był po Balickim? To znaczy grupa starszych mężczyzn? No, wspaniałych aktorów, w tym sensie ja mówię. Nie to, że grupa, tylko że jeszcze żyli, że byli, prawda? I oni byli, mieli tam jakieś szczególne nie. traktowanie? Nie, ale byli po prostu, to było wiadomo. To było wiadomo. No, potem był chyba Jasiński był, który zaangażował właśnie Skuszankę i na 2 lata, chyba to było w tym czasie. Kto tam jeszcze był potem? Potem był, no krótko bardzo, był Kreczmar Jerzy. Kreczmar. I potem znów i Kowalczyk przede wszystkim parę lat. Może imprezy za dużo powiedzieć, wie pan, ja w tym czasie byłam taką właśnie, no, prowincjonalną, powiedzmy. Tego się nie powinno używać, no ale tak to było wówczas. I wówczas bardzo dużo grałam, bo grałam w Kramie z piosenkami, w Żywocie Józefa, a w tym czasie na małą scenę robiła Wanda Laskowska Ich czworo. I ona, ja u niej nie grałam, ale ona jakoś tak spodobała mi się po prostu. Spodobała mi się. No i potem jak graliśmy Żywot Józefa w Warszawie, to zaprosiła mnie na przyjęcie. I to w tym sensie powiedziałam, że rzeczywiście na tym przyjęciu wspaniałe to było pod każdym względem. Była Kalina Jędrusik, była, nazwiska mi już powylatywały. I rzeczywiście to były najciekawsze kobiety z tego środowiska. Ale to była jakaś, przepraszam, cykliczna nie, sytuacja? Nie. Nie wiem, to było w Warszawie, ja jeszcze byłam w Łodzi i po prostu ja zostałam zaszczycona, tym zostałam zaproszona. No. To miało jakąś formułę? Czy to nie, to towarzyskie spotkanie. Towarzyskie miłe spotkanie. Ale głównie w gronie kobiet? Nie, mężczyźni też byli właśnie tam. Poznałam przede wszystkim męża Wandy, czyli mojego męża. Właśnie nie pracowałam, tylko się towarzysko z nią spotkałam wówczas. No i dzięki niej poznałam jej męża, który stał się moim mężem. I potem, kiedy już byłam tą żoną, to przede wszystkim jedno, że Wanda się wspaniale w tym wszystkim zachowała. To znaczy, przecież to środowisko, wiadomo było, że co, zaprosiłam i ukradła mi męża, prawda? Nic takiego nie było, dlatego że to małżeństwo było już między Wackiem a Wandą, było już schyłkowe. To znaczy, ona już miała swoich
swojej miłości, Wacek też miał jakieś tam. W każdym razie Wanda to pięknie, pięknie mówiła, że mówi, zaprosiłam Żeńkę, poszli z Wacławiem robić kawę do kuchni i więcej nie wrócili. No i tak to było, pamiętam. Potem jak ona właśnie, jak myśmy były w kontakcie, znaczy nie może codziennym, ale wszystkie te rodzinne święta, Wielkanocne, Boże Narodzenie, obchodziliśmy wspólnie. Byliśmy zapraszani. I potem jak już mój mąż nie żył, to tak samo. Cały czas się spotykaliśmy z Wandą. A rozmawiały Pani jakoś zawodowo o teatrze? No więc, wie Pan, no właśnie to było trudne, dlatego że Wanda przeżywała dość trudny taki okres, że nie chciała mówić o teatrze. Dlatego, że Wanda stosunkowo wcześnie przestała reżyserować i jakoś, jak gdyby z własnej woli zrezygnowała z bycia w teatrze chyba. Dlatego, że nie imała się innej formy jakiejś gdzieś indziej, czy uczyć, czy... Bo na przykład ja wiem po sobie, że jak wróciłam z tej Holandii, prawda, potem mąż zmarł, to ja w teatrze, no wróciłam do teatru, ale właściwie nic nie było, ale no marzyłam, żeby coś robić i weszłam, cokolwiek mi proponowano, to brałam to. A Wanda nie, Wanda się odcięła. I potem to się pogłębiało. A czemu tak się stało, jak Pani myśli? Wie Pan, Wanda robiła bardzo wiele przedstawień, wyjeżdżała na prowincję dużo i była bardzo dobrym reżyserem. I myślę, że może tak się stało, że oczekiwała, że jej będą proponować, a już w tym czasie wchodzili młodzi, konkurencja była duża, którzy zabiegali, prawda? Myślę, że może to. Nie wiem, była bardzo towarzyska, przecież się przyjaźniła wiele. Znaczy, Wanda miała tylko jedno, że Wanda zaprzyjaźniała się, ale właściwie te przyjaźnie potem się, pod koniec, się właściwie kończyły. To wynikało może z jej charakteru po prostu, no. Ale tym niemniej była zawodowo bardzo dobrym reżyserem. No więc mówię Panu, że a nie była osobą, która jak czołg by sama do przodu szła, prawda? Tylko czekała, no. A w tym czasie coraz więcej było innych reżyserów i już nie było szansy. Także, a potem już, jak po Różewiczu, to ona wielokrotnie pytała, Wanda, obejrzałaś telewizję? Nie. Nie, a przecież bardzo dużo do końca czytała. Czytała. Zresztą po tej operacji, prawda, krtani, to też było trudno z mówieniem, ale czytała, ale już temat teatru dla niej nie istniał. I nie chciała mówić ani o ludziach teatru, ani o teatrach, o teatrze. Ale ja to rozumiem, bo to jest rodzaj samoobrony. To jest samoobrony. Tak, bo ja to rozumiem, tak samo. Nawet jak o sobie, to wiem, że po prostu pewne tematy nie, starać się wyrzucić z siebie, nie dotykać, żeby nie dostać, prawda, trzęsionki, biegunki i tak myśli i tak dalej. A była przecież osobą mądrą, bardzo inteligentną i wykształconą. Czyli to też przyjaciele, potem to wszystko, innych już zabrakło, wymarli, prawda. Ona została. Nie było żadnego szczytu kariery, zawracanie głowy. Byłam tak aktorką, no może lubianą, akceptowaną i w środowisku, to jest najważniejsze, prawda? No a także, no i w tym momencie właśnie mój mąż po zawale serca, po bypassie dostał propozycję wyjechania na dyrektora Orbisu w Amsterdamie, który Amsterdam uwielbiał. No i to było rzeczywiście 5 lat. A to się Pani nie bała? Nie, nie bałam się. Skąd? Nie, tylko nie, nie. Wszystko było dla męża. To było najważniejsze. Nawet nie było takiej sytuacji, że ja pomyślałam, że teatr, że to, że coś tam. Nawet coś tam się zaczęło w filmie więcej, że coś tam zaczęłam. Ale nie, nie, nie. Tylko przy mnie, ponieważ był człowiekiem ciągle chorym. To był pierwszy bypass w Polsce, prawda? Który profesor Moll z Markiem Edelmanem zrobili. Także tylko to było najważniejsze. Czyli się nie bałam. Natomiast jedno tylko powiedziałam sobie, że jak przyjedziemy, to ja przede wszystkim zacznę się uczyć holenderskiego, niderlandzkiego. No i przyjechaliśmy. No tak, ale
cokolwiek gdzie poszłam, to wszyscy mówią albo po angielsku, albo po niemiecku. Przechodzą i ten język, r, te trzy H, ten gardłowy ch, prawda? Ale pani znała niemiecki. Tak. Właśnie, to mi też trochę przeszkadzało, bo to są podobne języki. Ale ten holenderski bardzo brzydki w intonacji. Słuchajcie, nie, 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 nie. No i potem oczywiście recytowałam w ambasadzie francuskiej, holenderskiej wierszyki. Czy polskiej? No polskim, tak. Nie, polskiej ambasadzie. Polskiej ambasadzie polską poezję w Holandii, tak. No ale, no wie pan, no jak można tutaj przyjęcia, tu to, tu śmo, tu oczywiście Rijksmuseum Malarstwo Van Gogh, Stedelijke Muzeum, czyli to wszystko już obchodziłam, no ale coś trzeba robić. No i przypadek na jednym z tych przyjęć w Amsterdamie, w Hadze, była taka pani, no ja recytowałam, ona potem podeszła do mnie i mówi, o jak mi miło, że pani jest, cieszę się, ja panią pamiętam z Warszawy, a czy pani długo będzie w Amsterdamie? Ja mówię, tak, tak, jeszcze chyba 3 lata, bo czy 4 lata. To cudownie, to musi pani z nami pracować w Stowarzyszeniu Krea przy Uniwersytecie Amsterdamskim. Ja mówię, Matko Boska, no przecież ja nie znam holenderskiego, nic nie szkodzi. No i oczywiście okazało się, ta osoba to była Jolanta Zalewska, matka Redbada Klinstry. No, zresztą z moją przyjaciółką się stała wielką, która już nie żyje. Także za jej sprawą ja zaczęłam, rzeczywiście ona mnie skontaktowała z tym szefem, z Johnem Kuiperem. No oczywiście wszystko to po angielsku albo po niemiecku, no i bo chodziło głównie o metodę Stanisławskiego. No i ja istotnie zaczęłam takim wolapikiem angielsko-niemieckim. No ale jak potem doszło do tego, że zaproponowali mi zrobić przedstawienie w Teatrze Uniwersyteckim, no to no i wujaszkowanie właśnie. No więc tak, tu po polsku, tu z nimi po angielsku, tu po nim, oni po holendersku. I już zaczęłam się już językiem bardzo interesować i zapisałam się na taki ludowy uniwersytet na holenderski, pochodziłam trochę. No i było zabawne, bo to w tych recenzjach mam nawet holenderskich, że na próbę generalną przyszła dziennikarka, wywiad, obejrzała przedstawienie, po czym została na omówieniu, na wujaszkowaniu i wszystko jej się podobało. Tak, tak, tośmo, tak mówi, tylko mówi, jest moment poważny, rozmawiamy, tak, a ona do Hansa grającego wujaszkowanie mówi gęś, bo to jest sprawa, prawda, bo on był Hans, ale tam są 3 H. Hans i Gans, okej. Okay. A Gans, gęś jest Gans, ale się, ha, prawda, jest jedno H, to koszmarne, jest normalne H nasze, prawda, chałupa, prawda, chleb i jest H, jeszcze herbata, prawda, sztumes H. A tu jest, dochodzi trzecie, a dla mnie były wszystkie H jednakowe. No ale tak była pani wypracowywać swoją metodę pedagogiczną. To znaczy, w ogóle sama się uczyłam siebie. To trudno powiedzieć metodę, Stanie. To metodę własną, to nie była żadna metoda. To było macanie tekstu i ludzi, jak to się w ogóle robi. Znaczy, ja wiedziałam, miałam doświadczenie na sobie samej i po prostu przywoływałam to, jak mnie uczono i jak ja pracowałam. I próbowałam to narzucić po prostu. Zresztą to były zupełnie inne stosunki, no tam była, tak, koledzy, Ginia, Jenka, prawda, od razu na ty, od razu piwko. Także to były zupełnie inne były, inna atmosfera, inna, tak. No to też przypadkiem, w filmówce też tego to nie istniało, szkoła filmowa. Nas to drażni, tych starych pedagogów, jak się mówi, filmówka. Tak, słyszałem, że to widzi pan? Prostytutka na planie, to jest tak, filmówka. Tak, okropne. Tak, dla nas była szkoła filmowa po prostu. I to też właśnie po powrocie, no to takie wszystko, to moje życie z takich przypadków się właśnie składa. Że najpierw spotkałam Jurka Bergera, aktora Teatru Żydowskiego. On mówi, Żeńka, wróciłaś, co tak? No to słuchaj, u nas jest studio. Musisz uczyć wobec tego. Ja mówię, że uczyłam. No to cudownie. No i zaczęłam uczyć w studio żydowskim i rzeczywiście kilka lat uczyłam. Potem tam była przerwa. Potem znów uczyłam, zrobiłam tam 3 dyplomy. A
No i gdzieś tak po roku, jak propozycję Julka, na obiedzie w Spatyfie spotkałam Janka Machulskiego. Z Haliną byli na obiedzie też. No i właśnie znów to samo. Wróciłaś, no to co robisz? Słuchaj, no to musisz do szkoły filmowej, musisz do naszej szkoły. No i tak i on był dziekanem i wówczas zaproponował mi właśnie, no to, ale też to było dla mnie bardzo trudne. Miałam scenę prozą i też to macałam, bo to było zupełnie inni ludzie. Wszystko było, to dopiero lata dopiero sobie wypracowywałam świadomość tego, według mnie, jak należy uczyć, bo jestem pewna, że każdy aktor, pedagog, bo znów jest tak, że nie każdy aktor umie pracować jako pedagog. Nie każdy aktor, wspaniały nawet, nie ma tych możliwości pedagogicznych, nie umie. I odwrotnie, aktor średni po prostu, czy tak zwany trzeciego rzędu, powiedzmy, czy drugiego, ma umiejętności przekazania, umiejętności uczenia. Także no, było mi ciężko. Zresztą akurat trafiłam na rok wspaniały. Ale teraz, dlaczego pani było ciężko? Jest pani aktorką z dużym doświadczeniem, uczy pani za granicą, tak. Uczy pani w tym studiu, tak. Przy Teatrze Żydowskim, tak. Idzie pani do szkoły filmowej i się boję. Ale czego się boję? No, czemu? To jest to, co powiedziałam, że to leży w moim charakterze, się ciągle, że jestem strachliwa, że się bałam tej odpowiedzialności, no po prostu. I ciągle mi się zdawało, że ja tego nie umiem robić. Ale ciągle ktoś się uczyłam. Pani powiedział, czy dał zrozumienie? Nie powiedział, nie, odwrotnie, nie. Nie, mi się wydaje, że zawsze byłam jakoś do tej pory no, jakoś uznawana, lubiana i ceniona, więc nie, tego nie było, tylko to było wszystko we mnie, to było, widzi pan, nie miałam tej świadomości właśnie, że nie umiałam iść tak, ja jestem tak, prawda? Nie, nie miałam tej pewności, ciągle bacałam. Kogo pani spotka na pierwszym roku? Aha, Czarka Pazurę. Czarek Pazura, Malajkata. Potem jeszcze, no świetnych aktorów, po prostu dostałam wspaniały rok. I tutaj, nie, ale na tym roku i potem w drugim semestrze miałam sceny wierszem i pamiętam, że najwspanialszym w ogóle studentem to był Czarek Pazura, który był piekielnie utalentowany. Dlatego, że w jednym półroczu on mi zagrał Hamleta ze sceną Hamleta, scenę z Ofelią i monolog Być albo nie być, po czym Fredrej, po czym jeszcze zagrał mi no, kilka ról w jednym semestrze był wspaniały. Komisja, to pamiętam, jeszcze gdzieś tam leży taki, bo Machulski wszystko opisywał. No to piątka z plusem dla Czarka. No Malajkat był też utalentowany bardzo, ale Malajkat był słodki, miły, zawsze uśmiechnięty, tak zawsze i był trochę leniem. Leniem był, ale tak, grał tego Leona, Władcę u mnie, no to tak, jako tako, nie, ale był czarujący. Najciekawsze, że przecież jeśli chodzi o aktorstwo, to jeżeli pan ma tę dwunastkę czy piętnastkę, to każdy z nich jest inny. I polega to chyba na tym, to co jest w pedagogice aktorskiej, że trzeba znaleźć umiejętność i poznać tego człowieka, czyli to nie tylko jest uczenie aktorstwa, ale jak gdyby też to jest jakiś rodzaj, no nie psychodramy, ale poznania tego człowieka, bo jednemu jak się pochwaliło jednego, to szedł w górę, pracował inaczej. Z kolei innemu, jeżeli się powiedziało nie tak, była tragedia. Trzeba było znaleźć klucz do tej osoby, czyli podejść, jakiś mieć wzgląd psychoanalityczny po prostu. I to jest dla pedagoga, to jest wspaniałe, bo to jest ta dociekliwość, prawda? Jak do niego dojść. No i sam sposób pracy, bo przecież ja, powiedzmy, ja narzucam, że to i to w analizie i tak dalej. A on mówi, nie panie profesor, ja to i to i to. A szczególnie w klasyce, potem też przecież długi okres miałam wiersz. I pamiętam z kolei,
teraz został dyrektorem teatru w Bydgoszczy, Gajdziś Łukasz. I wówczas miałam monologi chyba i proponowałam, że Szekspir tam słowacki, to mówi, nie, ja panie profesor, nie ja, i przyniósł inny. Oczywiście ja to zaakceptowałam, prawda? Ale byli też tacy studenci, którzy drążyli własną drogę, no to jest bardzo cenne. To jest cudowne właśnie to, że pan ma, że ma się tę świadomość, świadomość pomocy i kształtowania, kształtowania jak gdyby tego człowieka czy tej roli. To jest najcudowniejsze właśnie. Zresztą potem się zorientowałam, że jeżeli się uczy, to to szalenie pomaga w aktorstwie w ogóle. Nieprawdopodobnie, dlatego że ucząc, ja muszę wyartykułować, o co chodzi, tak jak nie tylko jak Chojnacka, że nie wierzę, prawda? Nie wierzę, tylko ja muszę udowodnić i powiedzieć, dlaczego ja nie wierzę i czego ja oczekuję, żebym ja uwierzyła w to, co on mówi i co robi. I to jest, i właśnie uczenie pomaga w aktorstwie, że to muszę wyartykułować, bo jak ja sama gram, no to ja idę jak gdyby inną drogą, ale nie muszę tego nazwać, określić. I wówczas właśnie pedagog, chyba i to każdy, jak gdyby wykluwa, sprawdza swoją, trudno to nazwać metodą, ale sposobem nauczania. Bo na przykład ja jestem ten nurt i tak samo w aktorstwie teraz, ponieważ sama przeżyłam kilka metod aktorskich w ciągu mojego życia, bardzo różnych. I że jednak wszystko zaczyna się od rozumu, od zrozumienia tekstu, o co to chodzi. Dopiero mózg uruchamia emocje, a emocje uruchamiają ciało. A kiedyś na przykład uczono także emocje, prawda? Najpierw emocje. No. I są tacy pedagodzy, albo są jeszcze inni, którzy uważają, że niesłychanie ważną rzeczą jest intonacja, jaką się mówi, prawda? Że też wymagają, żeby Litwo, ojczyzno moja, nie, inaczej, Litwo, ojczyzno moja, prawda? Narzucają intonacyjną formę wypowiedzi, akcentów. To ja tego nie. I też tak samo, że każdy inaczej, nie żeby wszyscy tak, tylko pojedynczo, bo każdy jest jakąś, ma swoją indywidualność. Ale co to znaczy feministka? No. Myślę, że feministką to bardziej były te kobiety w Anglii, które walczyły o prawo głosu i prawo bycia i istnienia. A teraz przecież kobieta wszystko może, prawda? Feministką. Pani nie miała nigdy wrażenia, że kobieta w teatrze może mniej niż mężczyzna? Nie. Oczywiście w tym sensie, że kobiety miały niższe garze niż mężczyzna, to tak. W każdym teatrze to było. A uczy pani w szkole teraz, że kobiety mogą tyle samo co mężczyźni? Nie. O tym jakoś nie było mowy. Ciągle tylko było teksty, role. Także nie było chyba tych rozmów na temat, jak żyć, jaki mieć stosunek i tak dalej. No, pani nie doświadczyła nigdy w swojej karierze jakichś takich sytuacji, że była pani traktowana w jakiś sposób gorzej czy inaczej, właśnie dlatego, że była pani kobietą? Nie. Chyba nie. Chyba przeciwnie. Dzięki temu coś tam się zyskało. Ale w sensie urokowi osobistemu? No chyba tak, jakiemuś postępowaniu, urokowi, nie wiem, ale tak sformułowanego, że gorzej niż od mężczyzn, to jakoś nie mogę tego pojąć do końca. Wymieniła pani jeden bardzo dobry przykład, że zarabiałyście mniej pieniędzy niż koledzy. Tak, nie wiem jak jest teraz, ale właściwie tak samo, więc widzi pani, to jest tak samo. Jest tak samo. Zawsze, jeżeli też kobieta gra główną rolę i mężczyzna, no to mężczyzna oczywiście ma większą. Ale nie wiem, jak jest w filmie, jak to jest w innych krajach.
Zawsze jest, że uważają, że kobiety są głupsze od mężczyzn, że kobieta nigdy nie osiągnie tej wiedzy i świadomości, którą może zyskać, które może osiągnąć mężczyzna. To coś w tym jest, bez wątpienia. I przez to jest... takie doświadczenia, że ktoś tak właśnie panią traktuje? Że... Nie, chyba nie, no bo ja zawsze, jak mówiłam, że w szkole już też działałam, prawda? Czyli zawsze miałam ten... Nie. Chyba nie. Ale istotnie coś takiego jest, że się uważa, że kobiety są tylko do tego, żeby to... Mi się wydaje, że ja z natury chyba jestem, nie wiem. Że ja się nie spotkałam, że to, co chciałam robić, to robiłam. Byłam za to odpowiedzialna. Czyli nie to, że ja miałam jakieś inne poglądy i przeszłam na coś. Nie. Nie, to chyba w tym sensie już się urodziłam feministką, nie wiem.